Dodam jeszcze, że było w Wilnie, jak wspomniałam, dwóch księży. Był ksiądz Chlebowicz, który dał Maryjce metrykę, i był ksiądz Kretowicz, brat tego pana Kretowicza, Onufrego staruszka, który siedział w Górnym Orwidowie, który też dawał lewe metryki. Tam na Górnym też była taka pani, która uciekła z pociągu do Treblinki i ksiądz Kretowicz przysłał swojej bratowej do pomocy w gospodarstwie rolnym, panią Helenę Strumińską. Nie, poplątałam nazwiska chyba. Pani Helena, to ja wyczułam, że to jest coś nie tak. Pani Helena była lekarzem, chirurgiem, córką lekarza wileńskiego, Żydówka. No to jej historia była tego rodzaju. Ona była uciekła z Warszawy z mężem, też lekarzem. Byli w Wilnie, mieszkali u jej rodziców. Niemcy w pierwszej chwili, najpierw nie było getta, później jak getto powstało, zabrali doktora, nie pamiętam nazwiska panińskiego, Heleny, jej ojca, lekarza i jej męża, Abrahama Weinryba, ale popularnie nazywał się, używał imienia Stanisław. Stasia i jej ojca wywieźli do Estonii, do kamieniolomów. Tam były lubki oleiste i tam była ciężka praca, dosyć dużo ludzi wywozili tam do roboty, do pozyskania tych lubków oleistych. Helena została w domu sama z matką, która była chora na raka. Jak Niemcy dochodzili już do ich mieszkania, Helena uśpiła matkę. Znaczy dała zastrzyk. Powiedziała, że Niemcy przyjdą, to zaczną ją tłuc, zabijać w łóżku. Bo takie mieli sposoby. I sama została załadowana do pociągu. I właśnie mówię, wyrwała deskę, spuściła się na tory. Udało się, że nie zastrzelili jej, bo na końcu pociągu zawsze jechał też w takiej wyższej jakiejś budzie ustawionej. Na ostatnim wagonie Niemiec, który strzelał, jeżeli ktoś wyskoczył z pociągu. Udało się Helenie, stoczyła się z nasypu, poszła jakimś kartofliskiem, doszła do Wilna, ksiądz Kratowicz dał jej papiery. Oj, wszyscy wiedzieli, że ona jest na Górnym gosposią państwa Kratowiczów. A później jak przyjechali konarzescy, przenieśli się tam, no to ona przeniosła się do mnie.